Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie. Jak możemy oczywiście zobaczyć, nowy evencik na CSGO Skins się pojawił. Mamy oczywiście nowe skrzyneczki w sztukach 5, więc oczywiście, no jako już mamy piękny nasz tryb, oczywiście Joker, to nawet te tańsze skrzynki w tym momencie wyglądają dla mnie no dość atrakcyjnie, bo teraz za dwie takie skrzynki na tym właśnie trybie Joker możemy zapłacić ponad 100 i sobie jak najbardziej ją zakręcić. Mam tutaj oczywiście taki sam procent na wszystkie skiny, dzięki oczywiście temu trybowi. Tutaj widzę Good Knife Fate, jedyny tak naprawdę skin chyba, na którego będziemy tutaj polować w tej skrzyni, a ja ci oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzy, na Discord dodąć, no i oczywiście użyj kod CROXY, CSGO Skins, jak oczywiście są pełne, nie jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik CROXY przez 2x, zdejcie on oczywiście 10% więcej, do każdej wpłaty możesz kodu używać dowoli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. A jak oczywiście zdecydujesz się wpłacić z kodem CROXY, to jak wpłacisz minimum 3 dyszki, to masz szansę wygrać któregoś z tych pięknych skinów. Takie rękawiczki wam dorzuciłem chyba wczoraj, więc świeżutkie tutaj skinki. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału. Jak oczywiście uda ci się wygrać, to po doładowaniu otrzymujesz taki prezent ze skinem i oznacza to, że udało ci się go wygrać. No a my lecimy tutaj z kolejną skrzyneczką. W ogóle widzę, że tutaj chyba Samu się znalazł na grafice eventowej. 10,50 kosztuje taka jedna. Mam tutaj oczywiście glowsy. No są jakieś tutaj dwa print streamy, więc zakręćmy sobie jak najbardziej. Tu już 350 zł musimy zapłacić za dwie takie skrzynki, więc zobaczmy. Liczę oczywiście, że coś tutaj lepszego sypnie niż poprzednik. No już mamy tego print streama trafionego jednego na 5%. Jest to w stat tracku minimalware skin, więc bardzo fajnie. Oczywiście zdobywamy też tokeny eventowe, tutaj trochę ich mam, więc możemy je potem w zakładce eventowej sobie na jakieś fajne skiny za free wymienić. Zobaczmy dalej, jak nam pójdzie. No to ja jednak bym, no szczerze, na te rękawiczki, no bardzo sympatycznie byłoby je trafić, nie ukrywam. I zobaczcie, i mamy już w drugiej skrzyni najlepszy możliwy item do trafienia, rękawiczki. Łącznie tutaj wszystko dwa koła kosztuje i zaraz dostaliśmy dwa najlepsze skiny w jednym otwarciu za łącznie prawie 2200 zł, więc Sia Hunter naprawdę się tutaj mocno popisała i mocno zameldowała. Approved. Zobaczmy dalej, skrzynia za 21. Ojejku, no to już widzę, że ona będzie trochę kosztować, no bo oczywiście mamy tak, mamy Talona Tiger Tooth. Mamy glowsy, które bardzo też pasują do tego karambita, czyli Eric, i dodatkowo również glowsy, które też wydaje mi się, że pasują do tego oczywiście skina, czyli Big Game, też takie właśnie pomarańczowo-czarnawo-żółte rękawiczki, więc wszystko się zgadza. 1600 zł za 3 tutaj, więc no już się musimy trochę wykosztować. No ale mamy glowsy już tutaj w tym pierwszym otwarciu, 3 na raz, no ale to jest niestety delikatny minus. Ale patrz tu, co się dzieje! Wow, ho! No i patrz! Dwa otwarcia i mamy wszystko, wszystko po co przyszliśmy. Patrz to! Tiger Tooth tutaj pięknie talonik, do tego Arid, glowsy i łącznie 6 koła. No i jeszcze w poprzednim otwarciu te tutaj oczywiście glowsy trzecie. Nie no, fantastyczne. No powiem wam tak, mam ponad 10 koła i po raz kolejny, no nie kłóćcie się ze mną, jak powiem, że ten tryb Nie, patrz to! Patrz to! Jedno otwarcie! Raz kliknąłem i 5 koła, stary. Najlepsze możliwe oczywiście rękawice, no najlepszy możliwy skin do trafienia w tej skrzyni Power Up. No, w teorii mógłbym odpuścić, no ale no muszę jeszcze parę razy ją sobie otworzyć, bo nie no, aż nie wierzę, stary, patrz, co tu się dzieje. Nie kłóćcie się ze mną, jak powiem wam po raz kolejny, że ten tryb Joker zmienia te skrzynki nie do poznania. No to jest naprawdę istny majstersztyk, ten tryb. Naprawdę, co CSGO Skins wprowadził? No, jedna chyba z lepszych rzeczy ostatnio, co mi się tak wydaje. I jestem bardzo tutaj, no, bardzo mnie satysfakcjonuje ten tryb. Mamy, zobacz, kolejny tutaj, no mamy już 3 najlepsze itemy trafione. Czy ile? 6 koła, wariacie! No powiem tak, no, ja tu bardziej myślałem, że te glowsy, no, jak spadną, to tak z 2000. Ale, nie no, powiem tak, dobra, no jedno otwarcie 5 na raz, znaczy jedno otwarcie 3 na raz się należy, bo kosztuje to 5 koła, a tyle, ile ta skrzynka mi zwróciła, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja pamiętam, że... Czekaj, co? 20 koła! 20...
Nie, no powiem tak. 33 tysiące w tym momencie na moim koncie zaczynałem, z balansem jakoś, nie wiem, 5 tysięcy? 6 tysięcy? Co to się wydarzyło, stary? Ja totalnie nie mam pytań, czy się. Ja zawsze podchodziłem do tych nowych eventów tak dosyć mocno sceptycznie, no bo kurczę, szczególnie do tych tańszych skrzynek, no bo dobra, otworzę sobie tańszą skrzynkę i co? No i nic tak naprawdę, nie? A tutaj, no naprawdę ten tryb, Joker, coś niesamowitego, stary, coś niesamowitego. Dobra, zostawimy tego redline'a. Po co? Zaraz zobaczysz. Zobaczmy dalej, no ale tu dalej te redline lecą, no ja tutaj coś innego bym chciał trafić niż tego kałacha redline, a może na buście sobie teraz zakręćmy. 1260 za 3 takie. Okej, okay, no zakręćmy, zobaczmy. Zobacz pan, czy tutaj dostaniemy kałach, lock. No dobra, powiem tak, jako iż tutaj, no wujek się rozbił bank, mam nadzieję, że takie dwa, no skinki dla widza się spodobają. Emeczka tutaj piękna, za 300, no tutaj dałem wam, czekaj, 2 dychy, tutaj 3 dychy, no to tu dam powiedzmy 4 dychy, tak żeby też był jakiś skin dla osób, które ciut więcej oczywiście z Konek Roxy wpłacają i ciut tutaj bardziej wspierają wuja, więc taka MK, 4 dyszki doładowanie i ten redlinik, no też powiedzmy niech tutaj będzie 25, więc wpłacę stary 4 dychy, możesz wziąć oczywiście we wszystkich giveawayach i każdego skina oczywiście możesz dostać. No a ja jeszcze, ej czekaj, już chciałem na batelkę pójść, no nie otworzyłem tej skrzynki na buście, ale ona, o jest, no dobra, no raz muszę, PAN SNAKEBACK M4 HOLE stary, nie no ten tryb jest fantastyczny, no, I'm falling in love stary, I'm falling in love, no to się, to co się wyprawia stary na tym trybie, to jest coś naprawdę niebywałego, no fantastyczny tutaj drop, no jestem tak podekscytowany, są już te skrzynki eventowe tutaj na, ej czekaj, no panie prowadzący tutaj, proszę się nie odklejać za bardzo, coś takiego, dobra, zróbmy tą bitwę za 20 koła, jak to odda jeszcze, to wuja będzie w szoku stary, zobaczmy, pierwsza ta skrzynka, najdroższa, no tu niestety, no taki, no dosyć mocny syf, przypominam, że kosztuje 5 koła ta skrzynka, udało mi się trafić hola z jednej, więc no tutaj, no jednak, no trochę tego szczęścia chyba wykorzystałem, tym bardziej, że i samu teraz dostaję karambita, no tego skina z tej skrzynki mi się nie udało trafić, no ale udało mi się trafić fajsy za 20 koła, no i tak jestem stary zarobasem, 20 koła w przód, z jednego openingu, to jest naprawdę fantastyczny wynik! Szkoda, że teraz mój przeciwnik dostaje jeszcze Lightning Strike'a, bo już myślałem, że będzie blisko tutaj odbicia, no ale zobaczmy, jeszcze jedna skrzynka będzie przed nami, więc jest to jak najbardziej do zrobienia i zobaczmy, czy tu się coś jeszcze wydarzy. Jeśli to będzie dobry stan, to tą bitwę uda nam się wygrać i dzisiaj udaje nam się po prostu wszystko. 15 koła. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam, bierzcie udział w konkursach, bo teraz no to wygląda naprawdę solidnie. Tutaj dość giveaway, które oczywiście na was czekają. Więc wpłacajcie z kodem Croxy, wygrywajcie skiny, wygrywajcie bitwy, a my widzimy się na następnym filmie.